Witamy wszystkich serdecznie w kolejnym rowerowym odcinku. Z tej strony Monika i Tomek. Dzisiaj mamy do przejechania około 15 km. To jest taka krótsza trasa, ale będzie ciekawie. Pokażemy kilka ciekawych miejsc, także zapraszamy do oglądania. Jesteśmy przy hałdzie Popłuczkowej, nazywanej również przez okolicznych mieszkańców Czerwoną Górą. A jaka jest historia tej hałdy? Historia zaczęła się w 1840 roku, gdy potężna kopalnia Fryderyk, którą uruchomiono w 1784 roku, otworzyła tutaj płuczkę. Kopalnia słynęła z pierwszej na kontynencie maszyny parowej, używanej do odwadniania podziemnych wyrobisk. Maszyna ta była sprowadzona z Wielkiej Brytanii. Płuczka to był potężny zakład przeróbczy, w którym materiał najpierw rozbijano młotem na drobne kawałki, a następnie umieszczano w ogromnych zbiornikach z wodą. Ponieważ galman czy galena są cięższe niż drobiny skały dolomitowej, w której się znajdują, to po wielokrotnym płukaniu można było oddzielić cenny surowiec od odpadów, a odpady gromadzono na hałdzie Popłuczkowej. Płuczka została zamknięta w 1912 roku, a usypana góra miała wysokość 17 metrów i około 6 hektarów powierzchni. Pod koniec II wojny światowej to wzniesienie zwróciło uwagę konstruktorów niemieckiej linii obronnej i na zboczach umiejscowili oni 5 kochbunkrów, czyli indywidualnych stanowisk strzeleckich. Dziś możemy tu spacerować, jest to doskonałe miejsce na wyciszenie się, odprężenie umysłu. Możemy popatrzeć na wszystko z góry.
tam za tymi drzewami idą tory kolejki wąskotorowej. Także idziemy tam teraz zobaczyć, może pojedzie. O, właśnie jedzie kolej wąskotorowa, która kiedyś służyła do transportu węgla i dolomitu, a teraz transportuje turystów. Kolej wąskotorowa jeździ z Bytomia przez Tarnowskie Góry do miasteczka śląskiego. Koleją wąskotorową można przewozić również rowery, także można sobie wziąć ze sobą rower i z miasteczka śląskiego wrócić sobie już rowerem. Sportowa Dolina powstała w 2002 roku jako rekultywacja zniszczonego terenu przez kopalnię odkrywkową Blachówka. Kopalnia eksploatowała dolomit od roku 1856 do 1976. Zakończyła pracę ze względu na graniczący z nią rezerwat Segiet. Schodzimy teraz do części wyrobiskowej kopalni dolomitu. Znajdujemy się przy wejściu do starych chodników kopalni Fryderyk, w której wydobywano galeny i galman. Tu jest wlot do systemu podziemi tarnogórsko-bytomskich. Wlot ten został odkryty właśnie przez kamieniołom tego dolomitu. Jest to główny wlot dla nietoperzy, tu hibernują właśnie. Ze względu na ten chłód panujący, jest rzeczywiście zimno jak się tu wchodzi. Czuć takie, nie wiem, z 10 stopni może. Bytuje tu 8 gatunków nietoperzy.